Witam, witam serdecznie z Ogrodu Marzeń. Tym razem przedstawiam roślinę, która tak naprawdę chyba jest znana większości ogrodnikom. To przepiękna rudbeckia błyskotliwa, odmiana Goldstrom, bardzo piękna. Roślina ta jest rośliną wieloletnią, długowieczną, całkowicie mrozoodporną. To fantastyczna roślina do uzupełniania rabat. Kwitnie od czerwca aż do późnej jesieni. Przepiękne, złociste kwiaty, słoneczka, które są ozdobą nie tylko podczas słonecznych dni, ale właśnie gdy dni są pochmurne, to ona rozjaśnia, ożywia nasze rabaty. Nadaje się jako wypełnienie rabat, ale można ją też sadzić jako obwódkę, chociaż jest to roślina dość wysokawa, ponieważ w sprzyjających warunkach rośnie nawet do 1 metra. W naszym ogrodzie czuję się znakomicie. Ja wiosną je podzieliłam na mniejsze kępy. Wiosną można dzielić, ona to bardzo dobrze znosi. I podzieliłam je. Tutaj troszeczkę mi coś się stało, że zabrakło tej rośliny. Być może była to bardzo delikatna kępa, może coś zjadło. Będę musiała uzupełnić aż do rdestów himalajskich, ponieważ ja je uwielbiam. Jest kwiatów tak bardzo dużo. Sam fakt, że zaczynają pierwsze kwiaty pojawiać się już w czerwcu. Jest to roślina długo kwitnąca, czyli ja uwielbiam. Roślina miododajna, roślina, która przyciąga swoimi kwiatami motyle, to kolejny plus. I roślina niewymagająca, bo tak naprawdę świetnie sobie radzi, gdy jest susza, świetnie sobie radzi, gdy są dni wilgotne, potrzebuje ziemi takiej może nie żyznej. Tutaj u nas jest ziemia gliniasta i radzi sobie bardzo dobrze. Jest to ziemia lekko kwaśna i ona właśnie w takiej czuje się znakomicie. Jak Państwo widzicie, no, jest obsypana kwiatami. Ja polecam do sadzenia. Można sobie tworzyć takie duże łany z rudbeki i będzie to wyglądało dekoracyjnie przez całe lato, do jesieni będzie przepiękna. Cały czas tutaj jest w pąkach kwiatowych, powstają kolejne kwiaty tej rośliny. Można powiedzieć, że jest ona w pierwszej dziesiątce moich ulubionych roślin. Dlatego też będę chciała wiosną następnego roku posadzić ją, podzielić i posadzić na kolejnych rabatach, tak aby tutaj ten ogród był rozjaśniony, ponieważ gdy nasze liliowce przekwitają, to zdecydowanie brakuje nam tego koloru i chciałabym ją wprowadzić nie do środka na rabat, tylko właśnie jako obwódki, wysokie obwódki. Ale to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ ta roślina jest tak naprawdę ozdobna od dołu. Kwiaty, pąki kwiatowe pojawiają się od spodu, u góry, a więc jest to roślina, która sama w sobie cała kwitnie, więc myślę, że można ją posadzić na obłódki i też będzie wyglądała ładnie. I sam fakt, że dobrze znosi suszę, to też jest bardzo ważne, też nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ te nasze lata ostatnie są bardzo suche i muszą tutaj być przede wszystkim też rośliny, które właśnie sobie poradzą. Ja jestem oczarowana tymi słoneczkami. Podoba mi się ich uroda, podoba mi się ich kształt, przepiękny środek ciemnobrązowy, taki uwypuklony i te lekko opadające, złociste płatki kwiatów, przepięknie, zwłaszcza właśnie w dni pochmurne. I myślę, że dodatkową właśnie taką cechą tej rośliny jest to, że tak naprawdę ona jest niewymagająca, czy choruje, czy atakują ją szkodniki. No, mam ją już dobrych kilka lat i absolutnie niczego takiego nie zauważyłam. Nawet dosyć dzielnie oparła się atakom ślimaków w ubiegłym roku, w tym roku. Znaczy w tym roku to mamy dużo, dużo mniej, więc absolutnie nie narzekam. Mogę powiedzieć, że jest już prawie tyle, co w normie.
ale to jest moja zasługa, moja ciężka praca w ubiegłym roku, a jaka, to Państwo wiecie i pamiętacie, o tym nie muszę mówić. Dlatego wydaje mi się, że jest to taka roślinka odporna na choroby i szkodniki. Leciały już pierwsze pszczółki i bardzo się cieszę, że zaczyna się tutaj dla nich pracowity poranek. No kwiatów jest tak dużo, że nie da się po prostu przejść obojętnie i nie da się przejść obojętnie, żeby nie dostrzec urody tych bardzo pięknych kwiatów, tych koszyczków kwiatowych. Pokażę, jak prezentuje się rudbeckia błyskotliwa Goldstrum. Przepiękna ilość tych kwiatów, słoneczek. Liście ciemnozielone, błyszczące, takie może troszeczkę szorstkie i widać, że roślina produkuje pąki kwiatowe od samego dołu, czyli tych kwiatów jest dużo i chociaż jest troszeczkę może wysoka na obwódki, to myślę, że właśnie przez te piękne kwiaty nadaje się jak najbardziej na obwódki. U nas koło liliowców będzie musiała się pojawić, bo koniecznie musimy wprowadzić ten piękny, żywy kolor do ogrodu. Widać tutaj też na dole, też są kwiaty, liście też bardzo ładne, bardzo ozdobne. Kwiatów jest po prostu mnóstwo. No proszę zobaczyć, jak to wygląda. No prześlicznie, jeżeli ktoś sobie posadzi taki duży łan rudbeki, no to będzie to bardzo piękne, bardzo imponujące, bardzo spektakularne przedstawienie tych słoneczek w ogrodzie. Mam też odmianę miniaturową, też jest bardzo ładna, też w ubiegłym roku w ogóle zmieniłam jej miejsce i podzieliłam je. Troszeczkę sobie jakby ucierpiały, ale też jest to bardzo ładna rudbeckia, z tym, że ona nie kwitnie tak bardzo obficie jak ta i z tym, że ona nie zakwita już w czerwcu. A tutaj kwiaty pojawiają się w czerwcu, lipiec jest złocisty, no proszę zobaczyć, jak prezentuje się tutaj niedługi, ale ten rząd z tymi kwiatami, no ja jestem oczarowana i właśnie lubię takie rośliny, które są bylinami wieloletnimi, długowiecznymi i jeszcze tak długo kwitnące, do tego miododajne, przyciągające pszczoły czy motyle, no przecież motyle to są przepiękne owady, które jak najbardziej chcielibyśmy widzieć na naszych kwiatach, chcielibyśmy widzieć w ogrodzie, o ile może pszczół trochę się boimy, wiadomo, dzieci i tak dalej, ale motyle są ulubione nie tylko przez dzieci, ale przez dorosłych. Prześliczne kwiaty, które mnie oczarowały, zachwyciły i wiosną koniecznie będę zabierała się do dzielenia. A ja już się pożegnam i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.